masz silne dłonie, wiesz? Mamy idealnej niańki dla Esmeraldy. Matka wyjechała do Turcji szukać kochanka. Co? Mi powiedziała, że szuka nowych lokali, bo trochę ich za mało ma. Dobrze, nieważne. Zobaczymy, kto się zgłosi. Dobra, zasuwamy, chodź. Aha. Chodź szybciej, szybciej. Trzeba ukryć kamery, żeby nikt nie zobaczył. Pod dywan, rusz się! Bo jeszcze psa jeszcze wystraszyłaś, no. Gdzie to mam schować? Tylko, żeby nikt nie widział. Cisza! No, znowu jestem pod domem mojej przyjaciółki Marii. Nie przyszłam tu, broń Boże, w celach zarobkowych, ale Maria poszukuje niani do dziecka. No, lepszej ode mnie to na pewno nie znajdzie. Na co ty to robisz? Jak to co robię? Nudzi mi się w domu, przeczytałam ogłoszenie. Myślę, że jak nikt się nadam. No kochana, a ty masz jakieś doświadczenie w opiece nad dziećmi? Czy potrzebne mi jakieś doświadczenie? Sisi, nie potrzeba nad bohorem się, wiesz, użerać za bardzo. No to po co jej doświadczenie? Co? Zapytaj ją. O co? O to, tamto, tamto. Jak się zesra bachor, to co zrobisz? Jak się zesra? To co? To jajco. A dokładniej? A dokładniej, jak wezmę pasa, jak przypierdolę, to zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo dobra odpowiedź. Myślę, że ją weźmiemy, co? No to pokażcie mi to maleństwo. Kochana, proszę bardzo, czyń honory. Oho, pogram ja z tobą, dziecinko, pogram. Oj, dobra, nie podniecaj się, my zaraz wychodzimy. Sisi, a ty się zajmuj bachorem. No, malutka, ty się tu baw dobrze, a ja przeszukam rzeczy Marii. O, ciekawe, gdzie ona... ma złoto. Zobacz, jak sobie radzi. Mówiłem ci, że sobie poradzi dziewczyna. Oskarela, ona cię okrada. Oj, tam zaraz okradę, nie mnie, tylko matkę. O-o, coś tu mamy, ale chyba to jeszcze nie to. Co tu jeszcze, gdzie może być? No, leżysz i nic nie mówisz, a może byś mi tak powiedziała, gdzie mamuśka ukrywa złoto. A jak nie chcesz powiedzieć, to może napiszesz, poczekaj. A mówiłam tobie, żeby jej nie uczyć pisać? No proszę cię, moja malutka, napisz, gdzie mamuśka trzyma złoto. To i diamenty, i skarby. Proszę cię bardzo. A ja jeszcze tutaj pozaglądam. Ale żeś się sprawiła, moja maleńka. Ho, ho, ho. Dziękuję ci bardzo. No, teraz to już wszystkie diamenty moje. O, proszę. Mam to. O, niezła porcyjka diamentów. A to może bym sobie coś jeszcze zjadła? O, proszę. Droga Maria zostawiła mi kawałek tortu. Tak. Oh my god! Kurwa, przepraszam. No nie, no zwariowałaś. Co ty teraz robiłaś? Laptopa upuściłaś? Matko boska, przepraszam. Ja nie wiem. No nieźle, nieźle, ale może jeszcze mi się przyda ten Oskar? Chyba to złoto. O nie,
Oskarku, zobacz, ona bierze twoją statuetkę. No Chryste, panie, no to już naprawdę jest za wiele, no. Nie, no, wywalamy ją. Widziałam ogłoszenie w gazecie, że szukają niani do dziecka. No to postanowiłam się zgłosić jako Marilyn Monroe. Dzień dobry. Bonjour. Czekaj, bo ja skąd się znam? A to nie jest ta z gazet. Mam na imię Monroe, a nazwisko mi Marilyn. Przyszłam do dziecka. Ale wiesz co, ja ją... To jest chyba jakaś udawaczka, to jest kostium, to nie jest chyba Monroe. Nie, jestem oryginalna. Tutaj jest moje zdjęcie z młodości. Wydaje mi się, że mówi prawdę, zobacz. Nawet nie drżą jej ręce. No, byś miała rację. Na pewno świetnie zajmę się dzieciątkiem. A co pani zrobi, jak mała ucieknie? Nie wiem. Zadzwoń na policję. A jak się zadławi? No to... Nie wiem. No w sumie to dobre odpowiedzi daje. Ja bym ją zatrudnił na dzień próbny. Dobra, idę do tego dziecka. Gdzie to bachor? To jest dziecko? Szczur? Oni babu wariowali, niepoważni ludzie. Trzeba się trochę rozgrzać. Ty myślisz, że to jest prawdziwa Monroe? Aha. No tak, zobacz tę fryzurę. W dzisiejszych czasach już nikt takich nie nosi. Polska Marilyn Monroe! Diamonds! Diamonds! Diamonds are a girl's best friends. Diamonds! Diamonds! Patrz. No zobacz, jak idealnie śpiewa, czysto. To jest oryginał. No, ja bym tutaj, wiesz, polemizował. Ty! O matko boska, co to się stało? Przepraszam. No na laptopa spieprzyłaś, no co to? Już, działa. Podnoś działa. Go, no działa. No, podnoś. Widzisz, ja się dla ciebie produkuję, a ty nic. A teraz czas na obiadek. Może zamówimy pizzę, co? A, już gdzieś mam tu numer. Halo? Chciałam zamówić pizzę dla siebie i szczura, tutaj Marilyn Monroe. Co? Jak nie żyje? No rozłączyli się, chamy. Jaka piękna pogoda. Sam raz, żeby się opalić. Popatrz, a ty śpisz. Co się stało? A gdzie ona idzie? Boże święty, a gdzie ona jest? W ogrodzie moim. Patrz, ogród. A ty myśmy jej pozwolili wyjść na zewnątrz? Nie, no ja zakazałam jej oddychać nawet. Popatrz, chciałabym mieć taki dom, jejku. Jakie ładne kwiatuszki, zobacz. Ach, muszę odpocząć. Ej, spać, a ja sobie zajaram. A później się położę, albo... Nie wiem, może będę spać. Gdzie mam te papierosy? O. O, jak fajnie. Ty słuchaj, nie no, to już jest za wiele. Skandal. No, peta wyjęła. No Boże. Dlaczego ona jeszcze... zatruwa powietrze. A dlaczego my tu jeszcze siedzimy? Idziemy stąd. Trzeba ją wyrzucić. Idziemy. Cholera! Nie przyjęli mnie wariaci jedni. Ale i tak się nie skapli, że jestem psychofanką. Tyle razy się przebierałam, a oni nic. Jadę do domu, co mi tam, kurde, po...
A jeszcze na ciebie znajdę sposób, Oskarze. Poczekaj. No, to mam to, co chciałam. Obłowiłam się, chrzanie tego szczura. Muszę sobie teraz odpocząć. Nie ma to jak na łonie przyrody.